Włóżcie skittlesy w przegródki i zalejcie czekoladą. Super! Kiedy wystygnie, wyjmijcie wszystko. Domowe batoniki. Wanilia czy czekolada? Wanilia. Na co czekasz, Kevin? Pachnie pięknie. Kosztuje. A gdzie moja łyżeczka? To sobie nie powiem. Chyba, że spróbuję wypić. Albo zjeść palcem. Siemka, co tam? To dla mnie? Dzięki. Mam dzisiaj ogromnego głoda. A łyżeczka? Dobra, poradzę sobie. Widać, że nie pierwszy raz zapomniała łyżeczki. Składa ją jak mistrzyni origami. Wow, gdzie się tego nauczyłaś? Myślałem, że nic się nie da zrobić. Patrz, pokażę ci, jak zrobić łyżeczkę z wieczka. Najpierw złóż je w trójkąt, o tak. Teraz zegnij dół. I nadaj mu kształt, który będzie przypominał łyżeczkę. Voilà! Już nigdy nie ubrudzisz sobie palców. To jest genialne. To mogę dokończyć tę historię? Chipsy i serial to świetne połączenie, prawda? Głupie to, zmieniam kanał. Gdzie pilot? Skąd się tam wziął? No nic, trzeba wstać. O, uwielbiam stare seriale. Co to za dziwny odgłos? Sofia, zgniotłaś tyłkiem moje chipsy. A miałam jeszcze połowę paczki. Teraz to zwykłe okruszki. Sorry, Vicky, nie wiedziałam, że na kanapie były te chipsy. Przepraszam. Wow, naprawdę jest wkurzona. Szkoda, że nie mogę cofnąć czasu. Ale wystarczy posiekana cebulka, kolendra, pomidory, starty ser i kilka jajek, żeby zrobić z tego coś smacznego. Zawińcie paczkę i wstrząśnijcie, żeby wymieszać wszystkie składniki. Następnie włóżcie do gotującej się wody. Na około 10 minut, po czym wyciągnijcie paczkę szczypcami, żeby się nie poparzyć. Kiedy wystygnie, wyłóżcie zawartość na deskę do krojenia. Pokrójcie na kawałki i wetknijcie w nie wykałaczki. Będzie prościej jeść. O, ketchup to świetny pomysł. Teraz specjalnie będziecie zgniatać swoje chipsy. Vicky, przygotowałam coś pysznego. Spróbuj, a od razu zniknie ci ten grymas z twarzy. No już, skosztuj. Wygląda ciekawie. O kurczę, nigdy nie jadłam czegoś tak dobrego. Plasterek sera? Świeży pomidorek? Mniam. Porządny, gruby plasterek. A teraz bułka. Nie mogę się doczekać jedzenia. Czemu nie da się przekroić na pół? Ale to trudne, twarde jak kamień. Może uda się ją rozerwać? Prawie. Muszę coś zjeść. O, owoce. Gruszka się nada. O, jednak nie. To wygląda lepiej. Hej, co się dzieje? Zrobisz mi kanapkę? Jasne, jeśli przekroisz tę bułkę. Nie ma sprawy. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia. To może zabolać bułeczko. Świetny sposób na pozbycie się stresu. Serio? Z czego ona jest zrobiona? Okej, sama tego chciałaś. To chyba lekka przesada. Nie, muszę podjąć drastyczne środki. Odsuń się, do dzieła! Chyba muszę być tą rozsądną. Przejrzę tę książkę kucharską. Zobaczmy. Czemu ten pokój się kręci? To była mądra decyzja. Wiem, co zrobić. Żeby odświeżyć stare bułki, wystarczy trochę polać je wodą. A potem włożyć do ciepłego piekarnika. Po kilku minutach wyciągamy. I bułeczka jest miękka i odświeżona. Wow, to chyba jakieś czary.
Nieważne, zajadamy. Smacznego! Nie, przewin dalej. Bingo! Myślisz, że to naprawdę działa? Wkłada się do mikrofalówki. I co dalej? Wygląda jak jakaś maś. I co teraz trzeba z tym zrobić? Chwileczkę. Niesamowite. Musimy to wypróbować. Mikrofalówka gotowa. Mam też żelki i talerz, który nadaje się do mikrofalówki. Spójrz na te wszystkie kolory. 2 minuty powinny wystarczyć. Otwórz, otwórz. Tylko się nie oparz. Super. Teraz weź słomkę. I dmuchnij. To działa. Niesamowite, co? Smak też jest świetny. Świetny trik. Trzeba zrobić więcej balonów. Ło, ten jest ogromny. Mam pomysł. Spróbujmy tego z gumisiami. To moje ulubione. Trzymaj za nie kciuki. Będzie im naprawdę gorąco. Niech już miną te 2 minuty. Już czas. Wszystko w porządku, misie? Chyba kręci mi się w głowie. Tego się nie spodziewałam. Może trzeba go włożyć jeszcze na minutę? Tyle czasu powinno wystarczyć. Co? Chyba nie wkładałam tam banana. Okej, jeszcze minutka. Ale Tina jest naiwna, prawda? Czas na kolejny przedmiot. Luna? Jak możesz? To pa! O tak, mój ulubiony program. I moje ulubione lody. Idealny dzień. Łyżka utknęła. Czemu nie chcę wyjść? No dalej, muszę to zjeść. Ale to ciastko jest smaczne. Hej! Ale to wkurzające. Muszę zacząć chodzić na siłownię. Ostrożnie. Co ty robisz? Wybacz, nieźle złapałaś. Czekaj, mam genialny pomysł. Chodźmy do kuchni. Zaczynamy pokaz. Mam dla was świetny przepis. Hej, znam ją. Zaczniemy od lodów. Weźcie nóż i przekrójcie pudełko na 3 części. Tylko uważajcie na palce. Weźcie środkową część i połóżcie ją na ciasteczku. Pamiętajcie, żeby usunąć opakowanie. Na wierzch połóżcie kolejne ciastko. I oto pyszna lodowa kanapka. O, hej, wróciłaś. Spróbuj. Doskonałe.